Co się stanie, kiedy Sergio Ramos straci kontrolę? Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych newsów. Hiszpan to piłkarz, którego bardzo często ponosiły emocje. Aktualnie Sergio występuje w Paris Saint-Germain, gdzie do tej pory nie miał jakichś głośnych skandali boiskowych z jego udziałem. Znacznie ciekawiej było jednak w trakcie jego pobytu w Realu Madryt. Śmiało chyba można powiedzieć, że Ramos najostrzej grał w pojedynkach z FC Barceloną. Właśnie w El Clasico miała miejsce jego sprzeczka z Leo Messim, w trakcie której zawodnicy wymienili między sobą kilka gorzkich słów. To właśnie mecze z Barcą często sprawiały, że Ramosowi puszczały nerwy i tracił kontrolę, co kończyło się ostrymi faulami.